Kerry i David, czyli para przyjaciół. Kerry to tylko o krótkich włosach. Generalnie dziewczyna, która od początku wareckiego wyścigu była zakochana po uszy w Dewinie. W sumie to zakochana była już od maleńkości, ale to taki szczegół. Przez cały wyścig zależało jej na relacji bliższej z Davidem. No ale niestety David był już zajęty przez dziewczynę o imieniu Shelley. Później, jak się okazało, ona rzuciła Davida na oczach całego świata, a ten się załamał i przechodził przez różne stany. Później w odcinku 19 Kelly przestało już zależeć na relacji z Devinem, gdyż on zamiast ją uratować, to poświecił ją lwom. Oczywiście w tym samym czasie to Devinowi zaczęło zależeć na Kelly. I chłopak starał się przez pozostałe odcinki, aż do odcinka 24, gdzie to chłop wyznał jej, co do niej czuje. A teraz o nim. Devin to dość wysoki chłopak, który jest w miarę inteligentny. W wyzwaniach niejednokrotnie pokazał, że potrafi zaskoczyć pozytywnie. Aczkolwiek były wyzwania jak, jak ta z papryczką Chili, gdzie to dał no troszkę popis głupoty. Generalnie, kiedy zaczęło mu zależeć na Kerry, to było widać, że był to chłopak wciul zazdrosny o nią. Na szczęście, pomimo zgrzytu, udało im się zostać parą i żyli sobie długo i szczęśliwie. Jest to miłość taka na dobre i na złe, aczkolwiek sami widzicie, ile oni musieli przejść, aby zostać razem. Piękna historia moim zdaniem. A wy co o niej sądzicie? Napiszcie w komentarzach.